Cześć, witam serdecznie. 5 listopada szewska kawka. Dawno mnie tutaj nie było, słuchajcie, bo chyba 25 października ostatnią szewską kawkę nagrywałem, ale musicie mi wybaczyć, ponieważ jest dużo, dużo pracy, sił coraz mniej, a ja jeszcze sobie przemeblowanie, remont na warsztacie wymyśliłem, ponieważ niespodziewanie mi e, parę maszyn przyszło nowych i e, no, musiałem to jakoś pomieścić, tak więc jestem w trakcie. W trakcie takiego remontu, bo będę musiał zamawiać jeszcze płyty meblowe, żeby to wszystko ułożyć i poukładać tak jak mniej więcej ma być, chociaż zawsze w planach jest troszeczkę inaczej, a rzeczywistość później to wszystko weryfikuje, ponieważ tych rzeczy szewskich jest tak dużo, że naprawdę nie mam gdzie tego gromadzić. Łyczek kawki, zaczynamy przegląd napraw. Jak starczy czasu, to może Wam kawałek pokażę tutaj mojego bałaganu warsztatowego. No i tutaj na pierwszy rzut zapiętki, zapiętki naprawcze z materiału bardzo mocnego. Jeszcze nie widziałem, żeby ten materiał się przedarł. Te materiały są przepuszczają wilgoć pot, czyli są oddychające. Dzisiaj będę wysyłał sms że jest, że są buty gotowe, więc odświeżymy je troszeczkę. Tutaj kolejne zapięteczki. Tutaj było troszeczkę więcej problemu. Te buty mi tutaj dostarczyły troszeczkę więcej zabawy, ale wszystko udało się zrobić tak jak należy. Tak samo ten mocny, mocny materiał. I chcę Wam też powiedzieć, że ten dezodorant, który był najbardziej popularny w Polsce, zbamy on. Jeszcze tymczasowo jest dostępny, ponieważ tej firmy już nie ma, ona już nie produkuje tych rzeczy, ale jeszcze ten asortyment został. Więc jeśli chcecie, to polecam, bo wiem, że dużo osób się o niego pytało. Jak pierwszy raz go brakło, to stacjonarnie miałem dużo zapytań, a kiedyś nawet w Ale na Allegro widziałem, że ceny tego dezodrantu podskoczyły do 30 paru złotych, jak był deficyt i on się naprawdę jest, bardzo fajny zapach ma, tak więc jeżeli chcecie, to zerknijcie do mnie, bo on jeszcze, jeszcze tam jest. I ogólnie chcę Wam podziękować, bo widzę, że dużo zakupów robicie, czyli dbacie o te buty, czyli jednak jest ta iskierka nadziei, że jednak buty skórzane, myślę, że warto o nie zadbać. Nawet buty z ekoskóry, podobne jak się będzie czyściło regularnie i kremem bezbarwnym się zrobi i się je wypoleruje, to jednak ta ekoskórka też dłużej wytrzymuje. Tak mi jedna pani powiedziała, która prowadzi sklep obuwniczy od dwudziestu kilku lat. Więc myślę, że coś w tym jest, ale przechodząc do następnych zapiętek, tutaj też jest. Tutaj jest łączenie, tutaj z tej strony jest łączenie. No i ogólnie wygląda to bardzo fajnie. Myślę, że jak będzie na nodze, to nie będzie się to rzucało, rzucało w oczy. Tak samo ten super mocny materiał, i tutaj był. Było ciężko, bo to jest bardzo, bardzo sztywna guma. Tam też jest łączenie gumą, więc ciężko było się tam dostać, ale, ale opanowane, ponieważ tych zapiętek robię naprawdę czasami bardzo dużo. Kolejna taka rzecz nietypowa. Takie oto, taki oto pacjent, słuchajcie. Wszystko ze skóry oprócz tego elementu. No i co w takim bucie może się zepsuć? No, zawsze puszcza najsłabsze ogniwo. Tak więc no tutaj myślę, że to jest po to, że to jest taka ala skarpeta. On jest lekko elastyczny. Ale jaki ma sens robienie skórzanego buta i wstawkę, Jedno, jeden element z tyłu robiony jest z skóry? Jaki to ma sens? W jakim celu to jest robione? To jest w takim celu, żeby to się zepsuło. Żeby to po dwóch latach, po nie wiem, po. Ciężko oszacować tutaj wiek tych butów, ale żeby się zepsuło szybciej, żeby zmusić człowieka do tego, żeby poszedł i kupił sobie nowe buty. Dlatego się robi taką dziwną jedną wstawkę z ekoskóry, ze skaju, który jest po prostu słabej jakości, naciągliwy. Jeżeli to by było ze skóry no, to te buty by wytrzymały jeszcze, jeszcze długo, jeszcze parę lat. Być może nawet podeszwa by tutaj wytrzymała, bo nie widać jakichś dużych oznak zużycia. Być może na flekach też nie widać, a są takie nietypowe, bardzo wysokie, czyli też jest to utrudniony, utrudniona rzecz dla, dla pracy, dla, dla szewca, ponieważ standardowo gumy. Mają 6 mm, a tutaj jest co najmniej 12-13 mm, czyli jest to też kłopotliwe w naprawie, czyli tak właśnie, niestety, ale marki tak utrudniają życie. To jest akuratnie kordel, kordel. No widzicie, taka, taka marka. Tak więc wystarczyło dać ten element ze skóry i z butem by się nic nie, nie stało. Natomiast Tutaj dwa elementy się pokruszyły, czyli moim zdaniem było to zaplanowane postarzanie produktu, żeby właśnie te elementy ładnie się zepsuły przed czasem. Jak to fajnie wygląda, nie? Tutaj fleki, tutaj też fleki, tutaj też fleki, ale tutaj już kiedyś je wymieniałem parę lat temu. To są takie francuskie, grubsze 7 mm obcasy i klientka była bardzo zadowolona, więc też chcę tę wersję premium. Chociaż zauważyłem, że ostatnio, odkąd wprowadziłem, niedawno wprowadziłem już tak na stałe, faktycznie takie gumy standardowe, tańsze, bo widziałem, co się dzieje w sklepach, jakie ceny tych butów są w sklepach. To, to jest faktycznie czasami takie fleki premium to wychodziły połowę wartości butów, więc nie dziwię się, że klienci mogli się zastanawiać, co jest grane, nie? Ale to, to już jest wyższa matematyka, to już tam rząd u nas, tam już ministrowie obradują, jak tutaj urozmaicić nam te życie, jak zrobić, żeby po prostu mali przedsiębiorcy musieli podnosić ceny, a cały hejt, z podwyższenia tych podatków oczywiście przechodzi nie na rządzących, nie na rząd, nie na in, innych, którzy decydują o tym, tylko właśnie na, takich, na takie jednoosobowe działalności, które robią te najprostsze usługi dla ludu. Niestety, żeby się utrzymać, żeby poopłacać te wszystkie opłaty, trzeba podnosić ceny, a zwykli ludzie tego nie rozumieją. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak drogo? Tak więc no, cały świat idzie w kierunku wypuszczania tandety, żeby ceną zbić. Ja też musiałem wprowadzić wersję standard, tańsze fleki, bo czasami jest tak, że te buty naprawdę są w takim stanie, że jeżeli dotrwają do końca sezonu, to jest dobrze. Tak więc może faktycznie nie warto robić tych, tych obcasów, które wytrzymują... Kilka sezonów zobaczymy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj te buty mam już pootwierane. Tutaj na te zepsucia będzie wstawka zrobiona ze skóry. Jeszcze muszę to podkleić, na nowo prawidła wsadzić, uformować to i będę pomału z tym działał. Bardzo mocno były przyklejone, ale udało się to rozkleić. Słuchajcie, chcecie zobaczyć szybciutko warsztacik? Ale tak bardzo szybciutko, słuchajcie, bo się wstydzę, bo naprawdę mam, naprawdę mam bałagan. Słuchajcie, tutaj będzie stanowisko do grzania, tu będzie lampa, tu będzie taki stojak zrobiony i tam będę te gumy sobie w końcu jak trzeba. Tutaj łaciarki, tutaj tej ścianki nie będzie. Te nitki będą tutaj z tej strony, tylko muszę wszystko zamówić i i słuchajcie, tutaj będzie taka przestrzeń tylko dla kluczy, tu będzie wszystko na biało, białe płyty, tutaj białe tablice maszyny do dorabiania kluczy i tutaj jest reszta, reszta zakładów, słuchajcie. Tu jest moje biuro, tu jest moje biurko i, i tutaj jest właśnie też o, też fajny kombajn na 230V, więc. Jak kiedyś będę musiał zejść do strefy ciemności, to gdzieś tam w piwnicy sobie go zamontuję i będę po prostu robił fleki za 20 zł i lepiej na tym wyjdę niż po 50 zł na zakładzie. Tak więc alternatywa jest, ale nie ma co narzekać. Do pracy, miłego dnia. Pozdrawiam, cześć.